Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem dzisiaj nadmienić odnośnie tego, co ostatnio mówiłem, że nad Polską zalega pył saharyjski. No, jest to prawdą, w powietrzu jeszcze lata sporo właśnie tego drobnego piasku, który został przywiany z Sahary. I jak mówiłem, ciśnienie atmosferyczne może wzrosnąć do 1045 nawet hektopaskali. Zobaczcie, że już mamy 1044. Indeks UV, wilgotność powietrza. No to naprawdę widzicie, co się dzieje. A dzisiaj się dokładnie w weekend zderzy ten właśnie wyż, który jest nad Polską, z wyżem z nad Rosji. I tak naprawdę nie wiadomo, co się może stać. Może z tego powstać kolejny, jak to mówią, antycyklon. Albo według mnie może kolejna wichura się zrobić z tego i może rozpierduchę na całego tu zafundować. Albo może to się połączyć i po prostu rozejść. Te wyże, jak się połączą, to będzie największy ośrodek wysokiego ciśnienia na całej planecie. Drugiego takiego nie ma, jeżeli chodzi o niskie ciśnienie. Nie wiadomo, jak się to zachowa, może to być nieprzewidywalne, więc jeżeli dostaniecie ostrzeżenia od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to dostosujcie się do tych ostrzeżeń wytycznych i nie podejmujcie żadnych głupich pomysłów ani działań, bo może to się dla was skończyć tragicznie. Zresztą na moim kanale widzieliście mój film, jak to się u mnie skończyło, że mi świerk poleciał na dom. Dzięki, miłego dnia, trzymajcie się.